24 pytania. Rozmowa poranka. Gościem 24 pytań jest pani Beata Szydło, była premier, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam. Pani premier, wczoraj odbyła się w Parlamencie Europejskim debata o praworządności. No, w Polsce akurat było to święto Konstytucji 3 maja, a w Parlamencie Europejskim właśnie zastanawiano się, czy zastosować chyba ten 7 artykuł, który jest taką bronią atomową wobec krajów nieprzestrzegających praworządności. No i jeden z komisarzy, Dieter Reinders, komisarz do spraw sprawiedliwości i konsumentów, zauważył, że suma kar nałożonych na Polskę za niezastosowanie się do nakazu zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego sięgnęła już ponad 160 milionów euro. To dużo? No, to jest oczywiście bardzo dużo, ale zanim przejdziemy do pieniędzy, to myślę, że warto powiedzieć o tym wymiarze i jakim sensie i znaczeniu tej trudno nazwać debaty, bo bardziej bym powiedziała, że to była pewna próba politycznego pogrożenia palcem po raz kolejny polskich Węgrom. Oczywiście data jest symboliczna dla nas, że akurat w momencie, kiedy jest Święto Narodowe Polski, Parlament Europejski zorganizował właśnie taką rozmowę na temat rzekomych przekroczeń i łamania praw demokracji w Polsce. I bardzo przykre i smutne jednocześnie jest to, że niestety inicjatorami tych debat, tego typu debat tutaj, tych rozmów, bo przecież było się ich już sporo, są polscy europosłowie, a właściwie można powiedzieć europosłowie, którzy wybrani w Polsce i powinni reprezentować interes Polski. Tu nie ma nikogo innego z innych krajów, kto tak wściekle atakowałby swój rząd, jak właśnie europosłowie z Platformy. I oni również wczoraj dobrze się bawili na sali obrad, która zresztą świeciła pustkami. Nikt się już tym nie interesuje. Merytorycznie nie było tutaj naprawdę żadnych, ona merytorycznie była bardzo, bardzo słaba. Natomiast, no, tak jak mogę powiedzieć, no, to pokazuje stan, którym jest w tej chwili polska opozycja, bo dopóki Polacy sami będą atakowali swój kraj tutaj w Parlamencie Europejskim, będą nakłaniali do takich debat i będą próbowali dyskredytować decyzje podejmowane w państwie, no to będziemy mieli takie żenujące spektakle. Natomiast kary, o których mówił pan komisarz, one oczywiście są wysokie, ale też w naszym przekonaniu i strony polskiej i polskiego rządu one są nieuprawnione, dlatego że przede wszystkim dotyczą tych obszarów, które nie są w kompetencjach Unii Europejskiej. Ale polski rząd, wykazując wolę współpracy i chcąc wyjść z tej trudnej sytuacji, z pata, które stworzyła sama Komisja Europejska, no, proponuje w tej chwili pewne rozwiązania prawne i próbuje, to zresztą również wczoraj komisarz podkreślił, że komisja czeka i przygląda się tym zmianom prawnym, które będą przez Polskę przedłożone i wtedy będzie podejmowała dalsze decyzje co do właśnie tych środków finansowych. No właśnie, tyle że te prace okropnie się ciągną, tak bym powiedziała. Na ostatnim posiedzeniu omówiono zaledwie jeden artykuł tej nowej ustawy, która właśnie miałaby odblokować te środki unijne, więc tutaj widać, że nie ma porozumienia, a pan Rafał Trzaskowski powiedział, że no, jeżeli nie dostaniemy tych pieniędzy, jak również będziemy musieli zapłacić kary, nie dostaniemy pieniędzy z KPO, to Polska stanie się skansenem ekonomicznym, bo wszyscy dookoła inwestują pieniądze z Unii Europejskiej, a my nie, no bo ich nie mamy. Czy ma rację pan prezydent Trzaskowski? Trzaskowski przede wszystkim powinien porozmawiać z Tuskiem, z Sikorskim, który wczoraj świetnie się bawił właśnie podczas tej debaty na sali plenarnej. Był bardzo zadowolony, że po raz kolejny Polska jest. Ta debata o Polsce się odbywa. I z nimi porozmawiać, zapytać, dlaczego po pierwsze robią wszystko w Unii Europejskiej, żeby rzucać kłody pod nogi polskiemu rządowi i wbijać tutaj klin pomiędzy Komisją Europejską a Polskę. No a Tuska warto zapytać, co on zrobił i czy porozmawiał ze swoimi kolegami tutaj w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej i pokazał im, jak wygląda rzeczywiście sytuacja w Polsce. Przecież te opowieści, które oni tutaj snują, są nie tylko, że nieprawdziwe, ale też szkalujące nasz kraj. To tak na marginesie. Natomiast przede wszystkim to, co zarzuca Komisja Europejska, jakie stawia wątpliwości, one dotyczą obszaru, który nie jest obszarem i kompetencją Unii Europejskiej, jest kompetencją państw członkowskich, czyli wymiar sprawiedliwości. No ale orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest, prawda? Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, to orzeczenie zapadło. Tak, no oczywiście nasz Trybunał stwierdził inaczej, nasz Trybunał też wydał takie orzeczenia. Podobne rozwiązania prawne znajdują się w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, nie są podważane. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, więc to jest kwestia dyskusji oczywiście pomiędzy Komisją a rządem i tak jak wcześniej wspomniałam, rząd wykazuje dobrą wolę, pan prezydent Andrzej Duda, który również przecież przygotował swój projekt ustawy. Chcemy rozmawiać i chcemy się porozumieć tutaj, żeby na tym polu, żeby jednak wyjść z tego pata i trudnej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o plan, o pieniądze ze środków Krajowego Funduszu Odbudowy, to jest niezrozumiałe, dlaczego te pieniądze zostały zatrzymane przez Komisję, dlatego że ten fundusz, ten plan został przedłożony przez polski rząd i nie zostały do niego przez Komisję złożone żadne uwagi. A więc został on zaakceptowany i to oznacza, że pieniądze powinny być wypłacone. Ponieważ nie są wypłacane, no więc jednoznacznie należy to rozumieć jak próbę nacisku politycznego ze strony Komisji Europejskiej. Rząd sobie poradzi. Myślę, że Polska sobie poradzi. My oczywiście jesteśmy w tej chwili w trudniejszej sytuacji, dlatego że pomagamy uchodźcom z Ukrainy i Polska otworzyła się na tę pomoc bardzo. Jesteśmy krajem, który nie tylko pomaga tym naszym gościom z Ukrainy, którzy do Polski przyjechali, chcą tutaj mieszkać, muszą tutaj mieszkać ze względu na to, że ich życie w Ukrainie zostało po prostu zniszczone przez wojnę, ale też wspieramy Ukrainę, która walczy. Dzisiaj między innymi po naszej rozmowie odbędzie się wyjazd do Parlamentu Europejskiego i tam będzie debata, w której będę brała udział na temat właśnie Komisji Europejskiej, na temat sytuacji na Ukrainie. Będziemy rozmawiać o tym wszystkim. Ja będę po raz kolejny zwracać się do pani przewodniczącej von der Leyen, żeby jednak utworzyć specjalny fundusz na pomoc dla Ukrainy, z którego środki były przekazywane do państw, które tę pomoc niosą. A dlaczego do tej pory się to nie wydarzyło? To już jednak minęło ponad 2 miesiące wojny i uchodźcy cały czas napływają. Dobre pytanie, dlatego że jak przypominam sobie, kiedy brałam jeszcze udział w Radach Europejskich i przyjeżdżał prezydent Erdoğan na nasze posiedzenia, wtedy oczywiście był kryzys migracyjny i Erdoğan stawiał warunki i właściwie bez żadnej dyskusji te pieniądze dla niego, dla Turcji przyznawano po to, żeby on to wsparcie dla migrantów i problem migracyjny, kryzysu migracyjnego pomagał Unii Europejskiej rozwiązać. Wtedy te środki znajdowały się bardzo szybko, no więc nie widzę powodów, żeby nie znalazły się i teraz. Natomiast do tej linia Komisji Europejskiej pani przewodniczącej von der Leyen jest taka, żeby państwa członkowskie przesuwały środki, które już im zostały przyznane i tak naprawdę te pieniądze zostały już wydatkowane bądź zaangażowane w projekty, które są realizowane, żeby z tych środków można było realizować ten pomysł. Nie jest zrozumiałe i trudno mi w tej chwili. Mam nadzieję, że dzisiaj również usłyszymy odpowiedź na to pytanie, dlaczego komisja tak długo zwleka z powołaniem nowego funduszu. A jestem ciekawa, czy są kraje, które popierają tutaj stanowisko Polski i te apele o utworzenie funduszu, a czy są kraje, które zdecydowanie się temu sprzeciwiają? Czy na razie się po prostu stosuje zasadę, no nie rozmawiajmy na ten temat? Unia Europejska jest w tej chwili w ogóle podzielona jak gdyby na dwa bloki. To znaczy są kraje, które rozumieją, że pomoc dla Ukrainy i ta militarna, i ta humanitarna jest niezbędna. I tutaj na pewno trzeba wymienić poza Polską oczywiście kraje bałtyckie, oczywiście kraje nasze Europy Środkowej, bo my rozumiemy, jesteśmy blisko, jesteśmy sąsiadami, ci ludzie są u nas i wiemy doskonale, jaka ta skala pomocy jest potrzebna. I też w drugim zdaniu trzeba dodać, nie prowadziliśmy z Rosją interesów, które tak mocno by nas uzależniły od nich, nie tylko ekonomicznie, ale również politycznie. Natomiast są kraje, takie jak na przykład Niemcy, czy Holandia, czy Francja, które mają zupełnie inny punkt widzenia i próbują rozmydlić, zresztą nie jest to po raz pierwszy w Unii Europejskiej, problemy i zepchnąć je na dalszy plan. Liczy się biznes, liczy się interes ekonomiczny. No i ich perspektywa jest nieco inna i tutaj te opóźnienia i próby takiego przesuwania decyzji na czas, na późniejszy. No widoczne zresztą to też najlepiej świadczy o tym, że dzisiaj Komisja Europejska ogłosi 6. już pakiet sankcji, a te poprzednie 5 za bardzo nie działają, bo jak widać Putin nie wydaje się, że ma zamiar wycofać się z Ukrainy. No więc te decyzje w Brukseli zawsze zapadały bardzo, bardzo powoli i były zawsze takimi bardzo ogólnikowymi. Natomiast w tej chwili mamy stan szczególny, bo w Europie jest wojna i zdaje się, że niektórzy liderzy. Pani premier, ostatnio pojawiły się informacje o możliwości powołania takiej listy paneuropejskiej do Parlamentu Europejskiego. O co w tym chodzi? Czy mogłaby pani wyjaśnić naszym słuchaczom? No wczoraj właśnie odbyło się głosowanie i niestety ten wniosek został przyjęty. No miałaby to być lista, tak jak kiedyś, jeżeli starsi słuchacze dobrze pamiętają wybory, kiedy była tak zwana lista krajowa w polskich również wyborach, czyli lista, która była przygotowywana startujących przez partię polityczną i jakby z automatu, jeżeli partia uzyskiwała odpowiedni wynik, osoby znajdujące się na tej liście wchodziły do parlamentu. Tutaj pomysł jest taki, że będzie lista bodaj 27 czy 8 osób, które będą z różnych krajów członkowskich i one będą wybierane we wszystkich krajach członkowskich. Czyli jakby poza tym, że będzie ten wybór krajowy, będzie ta lista, kandydaci będą wybierani we wszystkich państwach. No więc jest to próba osłabienia takich państw jak Polska, ponieważ to będzie decydował przelicznik ludnościowy, kraje, które tak jak Niemcy czy Francja, gdzie jest większa populacja ludności uprawnionych do głosowania, no będą miały oczywiście z góry większe szanse na to, że te osoby, które na takiej liście się znajdują, będą przez nich popierane, po prostu tego parlamentu zajdą. To jest próba po prostu po raz kolejny złamania demokratycznych zasad Unii Europejskiej. Ale rozumiem z tego, że te 27 osób, taka lista 27 osób, no to będą na niej przedstawiciele ze wszystkich krajów. No tak, tylko że pani redaktor, na przykład przedstawiciel z Polski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, no żeby nie szukać dalej, no to proszę powiedzieć, Beata Szydło będzie miała małe szanse, żeby uzyskać poparcie w Niemczech czy we Francji, niż osoby, które na przykład Verhofstadt, którego nazwisko już gdzieś tam się pojawiło, który będzie popierany przez liberałów właśnie obozu Europy Zachodniej. To jest na razie pomysł, który został przegłosowany w Parlamencie Europejskim. Oczywiście dyskusja już się zaczęła, czy ten pomysł ma być Czy ta decyzja może być, bo w tej chwili powinna Komisja Europejska po prostu przygotować, Rada Europejska powinna przyjąć tą propozycję. No i pytanie jest tak, czy jednomyślnie, czy nie. Jeżeli, i to będzie dyskusja oczywiście po raz kolejny, czy tutaj działają traktaty, czy nie działają, bo jeżeli jednomyślnie, no to oczywiście ten pomysł może zostać zawetowany i zablokowany. Natomiast jeżeli zostanie po raz kolejny narzucone taka interpretacja, że tutaj nie ma konieczności jednomyślności, no to Rada Europejska przyjmie rozwiązanie i następne wybory do Parlamentu Europejskiego mogą już odbywać się właśnie na zasadzie tej nowej ordynacji. Miejmy nadzieję, że tu jednak jeszcze jakieś resztki rozsądków w Unii Europejskiej i w Brukseli zostaną i to wszystko zostanie jednak odrzucone. No myślę, że Polska ma tutaj większe szanse na wprowadzenie swojego przedstawiciela niż jeszcze mniejsze kraje typu, nie wiem, Czechy, Słowacja, Węgry. Oczywiście, dlatego tutaj to jest gra tych największych, którzy widzą w tej chwili, tych, którzy próbowali dominować i narzucać swoją wizję Unii Europejskiej i dbać o swoje interesy kosztem innych. Teraz to się troszeczkę zmienia, bo oczywiście raz, że kraje Europy naszego regionu są już bardziej rozwinięte, dynamiczne, mają wypracowaną swoją pozycję w Unii i też gramy razem w wielu przypadkach i dbamy o to, żeby również ta część Unii Europejskiej miała coś do powiedzenia. Próbujemy zmieniać tą dotychczasową praktykę narzucania przez Niemcy czy Francję wszystkim rozwiązań, które są dla nich dobre, ale niekoniecznie dla innych. No więc wojna w Ukrainie oczywiście też, wojna na Ukrainie też zmienia te warunki polityczne w Europie. No więc w tej chwili jest taki pomysł liberałów i socjalistów, bo z tamtego bloku te pomysły zmiany ordynacji wypłynęły, żeby skoro nie możemy normalnie funkcjonować i konkurować między sobą, no to wprowadzimy taką ordynację, która was tutaj zepchnie do narożnika. No mam nadzieję, że będzie solidarność Europy, będzie solidarność państw członkowskich właśnie z naszej części, z naszego regionu i że będziemy potrafili rozmawiać, no i też jakiś rozsądek tych polityków, którzy rozumieją, że nie można w tej chwili Unii Europejskiej narażać na takie rozłamy, bo to jest uderzenie we wspólnotę europejską, a dzisiaj wspólnota europejska i Unia Europejska powinna się wzmacniać, a nie próbować właśnie znowu karać jednych za to, że no niestety są być może są mniejsi albo słabsi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była pani premier Beata Szydło, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Maturzystom życzymy dzisiaj szczęścia. Dziękuję bardzo.